Jeżeli chodzi o agendę spotkania, to krótko chciałem przedstawić tutaj na portfolio firmy FXWare. Potem dużo o FX Harvest Pro, czyli naszym panelu tradingowym, wraz z omówieniem takich najnowszych funkcji, czyli takiej automatyzacji pod metodologię MMD, automatyzacji pod strategię CAPP i oczekujące piramidy. To rzecz, o którą prosił Temet Nosce z grupy M1. Trzeci punkt, Market Scanner MMD 6.1, czyli najnowsza wersja skanera pod MMD, też prezentacja tego. Czwarty punkt, zobaczymy jak nam pójdzie czasowo, to będzie trochę o zabezpieczaniu rachunku. Taki nowy projekt, który wymyśliłem sobie tutaj, Guardian Angel się nazywa i jak nam starczy czasu, to sobie o nim trochę porozmawiamy. A jak się okaże, że z tego czasu mało, to może na koniec właśnie zrobimy bardziej tą sesję pytań i odpowiedzi. Zobaczymy, ile się ich po drodze urodzi. Okej, okay. Skąd się wywodzimy? Można powiedzieć, że to taka matecznik, czyli forum forexcity.pl. Obecnie również na Facebooku dostępny jako grupa i jako fanpage. Jeżeli tutaj podejrzewam, jest wiele osób na webinarze, którzy znają to forum i grupę, ale tych, którzy nie znają, to przy tej okazji serdecznie zapraszam do dołączenia. Przy okazji pozdrawiam moich kolegów z Forex City, Michała i Darka. I pozdrawiam też Dadasa, który kiedyś był naszym kolegą na Forex City na forum, a teraz jest na grupie na Facebooku. Czym się zajmujemy? Jesteśmy polską firmą, która oferuje komercyjne rozwiązania na MetaTradera 4. W przyszłości również na MT5, pod warunkiem, że ta platforma będzie się tak dynamicznie rozwijać, bo w tej chwili to MT4 jednak rządzi wśród brokerów. Gama narzędzi, ja potem będę o nich mówił więcej, więc teraz nie będę się rozwodził, ale widzicie tutaj na ekranie panele, skanery, wskaźniki, narzędzia pod indywidualne zamówienia robione dla różnych ludzi. I także, co warte podkreślenia, sporo darmowych wskaźników tutaj dla społeczności traderskiej, zamieszczanych i na forum Forex City, i na grupach. Dzisiaj pokażę kolejny taki wskaźniczek, który może będzie przydatny w realizacji strategii CAPP, a może innych też. Także to jest taka druga, można powiedzieć, część działalności ku chwale naszej sceny traderskiej polskiej. Teraz, jeżeli chodzi o portfolio, to główne produkty FX Harvest Pro, tutaj w wersji 6.8, jest Zoner MMD na tym screenie, czyli rozwiązania, które pozwalają skuteczniej, wygodniej tradować metodologię MMD, czyli magiczne chmury średnich Mariusza Drozdowskiego. Jeżeli ktoś nie zna tej grupy na Facebooku, to też tutaj serdecznie zapraszam do niej. Można się tam wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Rozwiązania, które tutaj widzicie, no to jest zoner, czyli wskaźnik, który rysuje strefy specjalnie dostosowane pod metodologię MMD, oraz harvest, który potrafi już rozgrywać jeden z takich automatycznych schematów, który został opracowany przez Mariusza, schemat NA6K. W przygotowaniu jeszcze jest schemat NA6, no i można nim również rozgrywać schemat WKS. FX Harvest Pro 7, czyli najnowsze dziecko, jeszcze w trakcie przygotowania, dzisiaj nad nim pracowałem i zobaczycie w dalszej części webinaru taki, można powiedzieć, świeżo wyjęty z pieca bochenek, czyli najnowszą wersję, która potrafi już teraz rozgrywać praktycznie, automatycznie strategię CAPP. Co do tego automatyzmu, to sobie jeszcze powiemy parę słów w dalszej części. A kolejna sprawa. Ok, to o tym wspominałem, czyli FX Harvest Pro niedługo. Co ważne, może być używany nawet przez początkujących, bo wiele osób ma takie wątpliwości, że to jest bardzo skomplikowany produkt. I on faktycznie, jeżeli się w niego zagłębić, to tam jest bardzo wiele opcji różnych.
i można go konfigurować na najróżniejsze sposoby pod różne style grania. Ale co ważne, on ma takie domyślne ustawienia, że praktycznie po rozpakowaniu go, czy tak prosto z pudełka można powiedzieć, to nawet osoby niedoświadczone są w stanie po prostu go skutecznie używać. Także nie jest to produkt tylko i wyłącznie kierowany do ludzi, którzy potrzebują bardzo zaawansowanych rozwiązań. Ze swojej strony też oferujemy pełne wsparcie przy harweście, przy jego instalacji, konfiguracji i wyjaśnianiu wątpliwości. Jest spora dokumentacja do programu, która wszystko wyjaśnia, także jeżeli ktoś nawet nie jest przekonany w tej chwili, to jest też dostępne demo, które można pobrać, które można dogłębnie sobie samemu przetestować. Nowa wersja Harvesta też pojawi się demo i wrzucę je na stronę i dam info. Także można sobie dokładnie wypróbować, zanim się podejmie decyzję o tym, czy chce się kupić wersję licencjonowaną na rachunki Real. Tak, bo wersja demo chodzi bez problemu na wszystkich rachunkach demo. Z wyjątkiem XTB. Także no XTB tam ma po prostu błąd na swoich serwerach i raportuje rachunki demo jako realne i przez to Harvest się na nich wysypuje w wersji demo. Wtedy poradzić, otwierając konto demo u jakiegoś innego brokera i wszystko będzie działać. Idziemy dalej. Market Scanner MMD61, czyli najnowszy skaner sygnałów pod MMD i nie tylko pod MMD, ale również wykrywanie sygnałów wolumenowych. O tych sygnałach i o skanerze będzie trochę więcej. Także w porównaniu do wersji 5.3 tutaj mamy cały szereg zmian, czyli nowy sygnał wolumenowy oparty na algorytmie NVO, czyli ten Normalized Volume Oscillator, który został zastosowany w Volume Candle, takim wskaźniku, który Dadas wyszukał na Forex Factory. Wskaźnik jest w komplecie ze skanerem. Wszystkie sygnały są na jednym wykresie, wcześniej było to rozbite. Łatwo można przełączać opcji, są przedziały godzinowe pracy, zresztą ja to wszystko potem pokażę. Tak? I zoptymalizowana wydajność. Popracowałem tutaj trochę z takim narzędziem dostępnym w metaedytorze, który się nazywa Profiler, nad tym, żeby ten skaner działał jak najefektywniej, nawet na słabszych komputerach. Jeżeli chodzi o portfolio, to może teraz tylko takich parę słów o takich projektach, które zrealizowałem wcześniej, z których jestem dumny. Pierwszy to jest Random User, chociaż Random User występuje też pod różnymi innymi ksywami w necie. To jest mój bliski znajomy, z którym na Skype'ie, przy okazji pozdrawiam, może nas słucha. Wiele godzin żeśmy spędzili i razem z jeszcze jednym kolegą. Dla niego przygotowałem tutaj taki koleżeński projekt, można powiedzieć, robiliśmy wspólnie, czyli wersję mini Harvesta, taką specjalną do skalpa, bo on traduje DAX-a na niskich interwałach, w sensie na range barach, ale to są zasięgi takie z M1-ki po kilkanaście pips. I z czego jestem dumny, że ten Harvest no, dźwiga ten ciężar tradingu random usera, bo jego pozycja najmniejsza i największa jednocześnie jest na DAX-ie. Pewnie grałby więcej, gdyby nie to, że w Admiralu to jest max lot i nie można więcej otworzyć. Także to jest projekt bardzo fajny, co nam się udało wspólnie zrobić. Z Michałem, z którego też pozdrawiam, wiem, że tutaj jest widzę go na czacie. Robiliśmy wiele rzeczy pod CAPP. Między innymi ten wskaźniczek kolorujący świeczki, Stock Candles, Harvesta, który umie grać automatycznie, a dzisiaj pokażę zupełnie nową wersję, która ma jeszcze więcej opcji. Także to jest rzecz, którą można powiedzieć no, od samego początku, jak Michał tam z tym CAPP zaczął kombinować z tymi świeczkami stochowymi, to jakiś tutaj udział przy robieniu pod to narzędzi miałem. Ostatnio współpracujemy też sobie z Temetem Nosce. To jest też trader zawodowy, tak jak poprzedni wymienieni, założyciel M1 Trading Office, takiej grupy na Facebooku i biura tradingowego w Krakowie.
Żałuję, że to jest Kraków, to jest daleko. Ja jestem z Poznania, tak to bym na pewno pojechał ich odwiedzić. Ale z Tematem się widzieliśmy, bo on jest z Wielkopolski, więc tutaj odwiedza w drugą stronę. Także cały M1 w tej chwili używa FixHarvest Pro z kilkanaście licencji już w tej chwili i są bardzo zadowoleni i dużo zmian powstało na ich jakby prośby i życzenia. AB, tutaj takie tajemniczego skrótu używam, nie chcę mówić, kto to jest. To jest też taki zawodowy zawodnik, można powiedzieć, który skalpuje na GPB USD i no, to są też bardzo duże loty. I miał problem z zabezpieczeniem rachunku przed jakimiś nagłymi ruchami, kiedy powiedzmy, nie wiem, nie zdąży się postawić stop lossa albo się przelewaruje, to zrobiliśmy wspólnie takie narzędzie, które nazwałem Guardian Angel, czyli Anioł Stróż. Taki EA, który chodzi na VPS-ie cały czas i pilnuje rachunku. Jest to projekt rozwojowy i no to jest coś, o czym chciałem powiedzieć na samym końcu spotkania. Może będzie okazja tu więcej na ten temat. FX Lamer tutaj też pozdrawiam, jeżeli słucha. Wątpię, ale z Heniem też sporo żeśmy czasu wspólnie spędzili na Skype'ie i mieli parę pomysłów, między innymi SD Zoner, czyli ten pierwszy produkt FXWare, czyli wskaźnik do rysowania stref SD, to jest taki pomysł, który się urodził wspólnie z Heniem i takim jeszcze jego kolegą Grzesiem na Skype'ie. Grzesia też serdecznie pozdrawiam. No i pozdrawiam też obcego tradera, już wkrótce profesjonalnego tradera, jak planuję od stycznia, dla którego zrobiłem taki prosty skaner, panel do scalpingu DAX na jego zamówienie, co jest fajne. Ja cały czas proponowałem mu, że ok, to ja może ci dodam jeszcze jakieś opcje do tego panelu, żebyś mógł tam, no, nie wiem, zabezpieczać transakcje lepiej, trochę bajerów i tak dalej, a on z takim zwolennikiem prostoty i tego, co ma, co sobie wymyślił, że absolutnie nie i został po prostu przy tej pierwotnej wersji, no, chyba mu się świetnie sprawdza. Sobie zrobiłem też jakby pełen komplet narzędzi do swoich koncepcji traderskich, to jest też taki no, można powiedzieć, system tak, do tradingu, tam są zastosowane różne wskaźniki i takie publicznie dostępne, i takie, które przerabiałem, i takie, które sam pisałem. I co ważne, ja lubię bardzo ten slajd, mam już drugi w przygotowaniu, bo sobie wklejam kolejne opinie. To jest to, że jest bardzo wielu zadowolonych ludzi z tego, co ode mnie dostają, także jest to bardzo motywujące i fajne, jak takie pochwały napływają i zawsze sobie zapisuję i kopiuję i potem wklejam do takich slajdów. Okej. Dobrze. O, upchnęła mi literka H chyba. Znaczy zamieniła się X na H. FX Harvest oczywiście Pro 7.0. To teraz zrobimy sobie prezentację na MT4. Ja się przełączę, dajcie mi sekundę. Ok, no wrzuciłem na ekran teraz MT4 z zainstalowanym najnowszą wersją Harvesta. Tego panelu, tylko parę słów takich podstawowych o tym, do czego to służy, bo samo MT4, by chciało się otworzyć transakcję, no to ma się do dyspozycji one click trading, taki tutaj niezbyt wygodny. Można otworzyć tylko jakąś określoną wielkość pozycji, bez stop lossa, bez take profitu, no i bez wielu innych opcji, które mogą być przydatne. Natomiast można zastosować na MT4 panele tradingowe, które wiele opcji, wiele czynności automatyzują i pomagają. I taki panel to jest właśnie FX Harvest Pro, tylko
To jest panel, można powiedzieć, bardzo rozwinięty, o dużej ilości opcji. Jak sobie porównacie z innymi panelami, które są też dostępne w necie, no to widać różnicę. Na plus dla Harvesta zdecydowanie. Takie jest moje zdanie i będę go bronił. Harvest z takich podstawowych rzeczy to pozwala między innymi dobierać wielkość pozycji do stop lossa i do ryzyka. Czyli na przykład tutaj mamy taki wybór, czy ma być brany lot stały, czy ma być liczony dynamicznie od ryzyka, jak sobie zostawiamy dynamicznie. Tutaj sobie wpisujemy, jakie ryzyko nas interesuje, tak, dwuprocentowe w tej chwili. Tutaj możemy sobie podać stop loss, jaki ma mieć pozycja, którą otwieramy, czyli na przykład 10 pipsów. Tutaj mamy ilość świeczek, z których jest liczony stop loss, bo stop loss może być liczony od ceny bieżącej, tak jak w tej chwili, a może być liczony z iluś tam świec poprzednich, tak jak zmieniłem teraz te SL bars na 5. To stop loss jest liczony od high low ostatnich 5 świec. No, czyli nam to ładnie w tej chwili objął tą konsolidację, w której siedzi Edek na H1. Możemy sobie ustawić, czy ma być automatycznie wrzucane również take profit dla zlecenia i z jaką proporcją do stop lossa, czy na przykład możemy sobie wziąć tutaj 3, ilość pozycji jednocześnie otwieranych. Na razie zostaniemy przy jednej, a to nam się potem przyda przy piramidzie. I możemy w tej chwili już na przykład otworzyć pozycję na sell. Tu widzimy, jaki to będzie lot w przypadku pozycji short i jaki stop loss liczony od tych świec. Jakbyśmy sobie tutaj zmienili z powrotem na 0, no to mamy stop loss 10, taki jak ustawiliśmy. A jak sobie zmieniamy na liczenie tego z jakiegoś obszaru, no to mamy liczony od tego miejsca i tu jest 10. No i w tym momencie mamy zawartą transakcję. Stop loss tam, gdzie powinien być w takiej sytuacji. Take profit trudno powiedzieć, czy w tym miejscu, którym powinien być, ale jest w proporcji 3 do 1, tak jak sobie zażyczyliśmy. Harvest w tym momencie pokazuje wynik na tej otwartej pozycji w punktach, w procentach, w walucie. No i są potem dla otwartych pozycji dostępne różne opcje, które pomagają ją prowadzić, tak? Czyli trading po barach. Niektórzy się pytają, co to takiego ten trading po barach jest. To teraz przećwiczę sobie rysowanie przy użyciu click meetingu. No, trading po barach to jest taka metoda prowadzenia transakcji, która przesuwa po zamknięciu każdej ze świec stop loss poniżej albo powyżej tej zamkniętej świecy. Czyli załóżmy, że tutaj zawarliśmy transakcję short, włączamy trading po barach i w momencie zamknięcia tej świeczki stop loss jest przesuwany tutaj. W momencie zamknięcia kolejnej stop loss jest przesuwany tu. No i tutaj, i tu pewnie by nas wybiło z tej pozycji, jak ten trailing stop by był ciasny. Fajnie, że nam uciekł wykres w międzyczasie. I tak samo to działa do transakcji buy. Przy okazji mogę powiedzieć o innej sprawie, nie związanej z zabezpieczaniem transakcji, a związanej z zawieraniem pozycji. Bo tak samo jak stop loss, który dla transakcji jest przesuwany po świecach, przy zabezpieczaniu jej, tak samo możemy wymyślić sobie, że chcielibyśmy zrealizować wejście w transakcję, szukając końcówki korekty, grając z trendem. I można to zrealizować w sposób następujący. Ja to sobie wyłączę, to przesuwanie wykresu, żeby mi nie uciekał. Zakładając, że przewidujemy jakiś ruch w górę. Edek dzisiaj niestety jest w konsolidacji, więc tak za bardzo trendu też nie ma jak pokazać, ale załóżmy, że mamy trend wzrostowy i szukamy wejścia w pozycję, natomiast nie chcemy cały czas czuwać przy monitorze, albo też po prostu chcemy zawrzeć ją po jak najlepszej cenie. Przyjmujemy takie założenie,
że korekta kończy się wtedy, jak cena schodzi w dół i kolejna świeca wybija high poprzedniej i można grać tak, żeby ustawiać sobie zlecenie buy, w tym przypadku buy stop po kolejnych świecach i po zamknięciu świecy to zlecenie buy stop się przesuwa. Tak samo jak tamten stop loss wtedy, tak? Tu i w tym momencie, w tym miejscu, dokładnie na tej, po zamknięciu tej świecy i na starcie tej, tak, zostaje zawarta transakcja buy. A myśmy ten tryb, który ja zaimplementowałem w jednym z harvestów, ale takim swoim prywatnym, ale pewnie go przeniosę też do tej głównej wersji. A myśmy tutaj włączyli już ten, ten walking stop, to nazwałem, tak? Czyli on sobie tutaj zszedł, zszedł, zszedł i w momencie, jak skończyła się korekta, to idealnie, po dobrej bardzo cenie, byśmy się zabrali w górę. Oczywiście nie zawsze to wygląda tak kolorowo jak na tym przykładzie, no ale chodziło mi o pokazanie idei i tego, jak można przy pomocy pomysłów i MQL-a czwartego, który jest językiem, który się programuje na MT4, zrobić fajne rozwiązania i ułatwić sobie życie. Wracamy tutaj na nasze H1. Transakcja wyszła prawie 3 pipsy na plus. Możemy sobie ją podejrzeć tutaj. Tu mamy taki panel, w którym są pokazane wszystkie transakcje otwarte na danym instrumencie. I mamy też szereg opcji tego, co z tą transakcją można zrobić. Oprócz tego, że pokazuje nam jej aktualny profit, to możemy na przykład zamknąć połowę tej transakcji. W tym momencie, jak kliknąłem ten przycisk, tutaj mieliśmy wpisane 50%, no to przedtem mieliśmy 0,11 lota, teraz mamy 0,05, czyli połowę zysku skasowaliśmy. Możemy sobie wtedy przesunąć stop loss w to miejsce i prowadzić dalej tą transakcję. Jak chcemy, boimy się jakiegoś powrotu, możemy sobie uruchomić break even i w tym momencie on już przeznaczył taki manualny. W Harvestie też są opcje najróżniejsze, break even automatycznego i to wielopoziomowego, czyli po przejściu transakcji na plus określoną ilość pips załączy nam się przesuwanie stop lossa na określony poziom na najróżniejsze sposoby. Jest też break even taki ważony dla piramid, gdzie wliczane są wszystkie transakcje otwarte na danym instrumencie w danym kierunku. Także tych opcji jest dosyć sporo. W Harvestie jest też trailing stop, taki tradycyjny, który może się uruchamiać dopiero jak transakcja wyjdzie na plus określoną ilość punktów, też definiowaną. I ten trailing po barach jest taki też automatyczny, nie tylko ręczny, bo może być ręczny. A jak teraz kliknąłem trail bar, no to się przesunęło ponad high ostatniej zamkniętej świecy, bo tak to działa. Ale jest też możliwość włączenia automatycznego i on będzie działał wtedy, jak transakcja wyjdzie na plus określoną ilość punktów. Wtedy będzie sam po zamknięciu świec przesuwał, tak jak pokazywałem poprzednio. Możemy odwrócić pozycję, stwierdzić, że to jednak jesteśmy za blisko wsparcia, zamiast sell to miał być buy. No to mamy tutaj taką opcję reverse i cyk, zamknięta została pozycja sell, otwarta pozycja buy o tym samym locie. No i możemy ją oczywiście zamknąć. Może to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe opcje Harvesta. A pokażę teraz schemat MMD, tutaj w tym panelu tradingu automatycznego. Przy czym ja zrobiłem taki hack trochę przed spotkaniem, który pozwala na odpalenie schematu, mimo że pełna godzina nie minęła. Bo schemat MMD polega na tym, że o określonej godzinie, tutaj możemy ją zdefiniować, jest otwierana siatka zleceń sell limit, buy limit w określonych odległościach od zamknięcia świecy godzinowej, które sobie tutaj można podać po przecinku. No i take profit jest stawiany na
na tym punkcie, z którego, na tym punkcie close świecy, od którego zaczynamy. Jest też opcja automatycznego zamykania tych pozycji. Ja teraz pokażę, jak taka siatka się otwiera. Tylko sobie wszystko ustawię. Tutaj musimy mieć lot stały. Musimy mieć ustawione jakiekolwiek take profit. To jest chyba OK. Musimy mieć włączone auto buy i sell. Tak, włączone opcje automatycznego otwierania i zamykania. I siatka nam się ustawiła elegancko. Ja tutaj pod tym przyciskiem ją sobie wrzuciłem dla celów prezentacji. I tak jak widzimy, te pozycje zostały ustawione zgodnie z tym schematem. Tak? I teraz no, założenie jest takie, że w tych godzinach, w których te schematy działają, że cena będzie rysować knot i wracać do tej ceny wyjściowej, czyli tutaj, tu są ustawione take profity. W tej opcji nie ma jeszcze takiej funkcji, która pozwala jeżeli cena by tutaj zeszła i wróciła, to żeby dobudować siatkę, jeżeli godzina się jeszcze nie skończyła, ale taką opcję planuję dodać w kolejnej wersji. Nie ma też jeszcze schematu MMD NA6 bez knotów, ale to jest kwestia paru dni, ja myślę, i ten schemat się pojawi. W momencie, jak godzina, ta pełna zegarowa upływa, to wszystkie zlecenia, które nie zostały aktywowane, są zamykane. I jeszcze jedna sprawa, jak którekolwiek ze zleceń limit buy, czy po stronie buy lub sell zostanie aktywowane, to siatka po drugiej stronie jest wtedy kasowana. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o schemat MMD. Tutaj może w międzyczasie pytanie jakieś sobie spojrzę, ktoś zadał. A mówicie, a widzę, że tutaj ktoś pisze, że głos się rwie. Przybliżyłem trochę mikrofon. Może będzie lepiej. Siatka jest w dwie strony. Tak, może być w dwie strony, może być w jedną stronę. To już sami określamy, bo tutaj są takie opcje buy, sell. Jeżeli wybierzemy tylko jedną, no to nam ustawi tylko siatkę po jednej stronie. Czy opis opcji jest gdzieś spisany? Jest pełna dokumentacja, w tej chwili już ma 20 parę stron, która jest dostępna. Link do niej na przykład na stronie fxware.pl, do której link podam na końcu. Znaczy to link, no, no strona fxware.pl, ale tam są produkty, tam jest harvest opisany, tam jest link do dokumentacji. Także wszystkie rzeczy można sobie przeczytać na spokojnie. Dobrze, to jeszcze widzę, tutaj są pytania szczegółowe bardziej. Podstawię candle Fibo na barze i chciałbym, by Harvest zajął pozycję. Okej, okay, to ja to pokażę za chwilę, bo to jest CAPP. Czy Harvest ma opcję liczenia BE dla wybranych zleceń? Ma opcję takiego ważonego BE, czyli wzlicza wszystkie pozycje w piramidzie i jest w stanie wtedy wyliczyć taki poziom break-even dla nich. Tak, to jest komercyjny program. Czy da radę na tym ustawić stop lossy, ale na czym? Na schemacie MMD? No to zgodnie, tak, no to zgodnie z tym, co tutaj jest rozgrywane na MMD, to te pozycje są bez stop lossa. Także to zostało zrobione zgodnie z założeniami. Natomiast poszczegóły, dlaczego tak jest, a nie inaczej, jak to się rozgrywa, żeby nie, no brak stop lossa nie spowodował jakichś dużych strat na rachunku, to zapraszam na grupę MMD i tam Mariusz lub koledzy, którzy się w tym specjalizują, na pewno wszystko dokładnie wyjaśnią. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły konkretnej metodologii, bo ja raczej dostarczam narzędzia, niż jestem jej autorem, czy takim wytrawnym praktykiem, można powiedzieć.
PE jest dla wszystkich zleceń, a nie dla wybranych. Tak, jeżeli jest aktywne BE, no to działa dla wszystkich zleceń. Tak. OK. Ja myślę, że przejdziemy dalej, żebyśmy się zmieścili ze wszystkimi rzeczami dzisiaj na webinarze, a jeszcze potem zrobimy sobie następną sesję z pytaniami. Co chciałem jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o Harvesta, to na pewno nowe opcje, które zbudowałem w ostatnich dniach, a związane są z dostosowaniem Harvesta pod strategię CAPP Michała. Tutaj mamy, o, w tym miejscu mamy wykres. I to jest szablon, który jest używany przez Michała do jego metodologii. Dla tych, którzy metodologii nie znają, to zapraszam ich na grupę Forex City. Tam wszystkie szczegóły można uzyskać. Jest bardzo dużo też na forum Forex City. W skrócie tylko powiem, że chodzi o to, żeby zajmować pozycję zgodnie z na wykresie range bar, zgodnie z obowiązującym takim trendem krótkoterminowym. To jest strategia skalperska i wyszukuję takie miejsca, w którym jest szansa na krótki impuls ceny w danym kierunku. Zbieramy po kilka pips i wychodzimy z rynku zadowoleni z profitem, ewentualnie ze stop lossem, no czasami też tak bywa. Teraz wykres wygląda w ten sposób, na nim są rzucone średnie, które nam pokazują ten krótkoterminowy, bieżący kierunek poruszania się ceny i te średnie też wyznaczają nam kierunek zagrania. To jest taki wskaźnik darmowy, który też Dada pomógł trochę przerobić, który pokazuje właśnie bieżący kierunek zagrania. To jest short. Ja ten wskaźnik przerobiłem tak, że on go jeszcze zapisuje, ten kierunek, tak żeby Harvest mógł go przeczytać. Czyli jak wejdziemy sobie tutaj do Harvesta, to widzimy, że on rozpoznaje w tej chwili już kierunek, że w tej chwili rynek jest short. Jest gotów do zagrania jakiejś pozycji. W momencie, kiedy pojawi się teraz świeca, taka czerwona, która oznacza jakieś tam wychylenie stocha do określonych wartości, to w założeniach tej strategii jest zagranie ręczne tego, czyli stawiamy sobie taki wskaźniczek candle FIBO oparty na też pomyśle Dedasa i na takich wcześniejszych też, które na Forex Factory znalazłem, Darka DSWS i takich candle FIBO, gdzie są wyznaczone z tej świecy poziomy zniesień Fibonacciego zewnętrznych, czyli 161,8, 261,8, 423,6 i 600 coś tam nie pamiętam w tej chwili. Ten poziom piąty. I chodzi o to, żeby zająć, tutaj Michał tak to rozgrywa, ale mogą być różne warianty, żeby zająć pozycję tutaj sell stopa na poziomie S2, czyli świeca rysuje się, wychodzi cena, liczymy na impuls, który z S2 pociągnie nam do S4. No i teraz, żeby wygodne było zawieranie tego typu transakcji, to a szczególnie na szybkim rynku, jakim potrafi być EDEK na takich niskich interwałach, to dobrze jest to automatyzować. Także jakbyśmy sobie tutaj włączyli auto open, trochę niestety za późno, żeby to zaprezentować, bo świeca się już narysowała, to po zamknięciu tej świeczki Harvest sam zawarłby taką transakcję według określonych poziomów. Tutaj możemy sobie w entry określić, jakiego typu byłoby to wejście. I do wyboru mamy trzy poziomy. Pierwszy to jest limit, czyli wejście, tutaj zostałby postawiony sell limit na poziomie pivota tej świecy.
Drugi typ to jest market, czyli po zamknięciu świecy od razu jest automatycznie składane zlecenie po cenie rynkowej, która zwykle jest zgodna z tym poziomem S1, tam mogą być jakieś niewielkie różnice, chyba że rysuje się rynek bardzo szybko, się świece rysują, bo rynek się szybko porusza, ale na to też jest pewne zabezpieczenie w harveście, że przy wychyleniu tej ceny za bardzo od tej ceny pierwotnej, wyjściowej, to transakcja nie zostanie zawarta, czyli coś, co nas chroni przed takim nagłym skokiem ceny, że chcieliśmy wejść na zamknięciu świecy, a cena jest już tutaj w połowie drogi. Tak? No to jest tam taki punkt odcięcia, że nie, to tutaj transakcja zostanie odrzucona. No i trzeci typ wejścia to jest buy stopa tutaj na S2, sell stopa, przepraszam. I to są typy wejść. Kolejne to są poziomy stop lossa i tutaj stop loss Michał stawia na S4, ja stawiam na S3, a tak hardkorowo to jest znaczy tutaj w tym przypadku na R, tak? Na R2, czyli stop loss może być tutaj tak bardzo ciasno, ale tu ryzykujemy częste wybijanie tego stop lossa na R3. No przy precyzyjnych wejściach ten stop loss ma szansę dużą się bronić często. Na R4 to jest taki naprawdę z dużym zapasem. Cierpi na tym RR, ale zyskuje skuteczność. Każdy może dostosować pod własny styl, dlatego zrobiłem takie opcje, że można sobie wybrać, na którym poziomie ten stop loss ma być. I tak samo take profit. Przy czym take profit klasycznie w tej metodzie, no to jest na S4 czy R4, zależy w którym kierunku gramy. A tutaj jest też opcja, że można sobie ustawić go na poziomie 5. I coś nowego, czyli typ take profitu, czy to ma być realny take profit, tego nazwałem, czyli tutaj po prostu poziom w zleceniu ustawiony, czy też ma być tak zwany wirtualny, czyli przy przejściu ceny przez poziom, na którym normalnie byłby take profit, stop loss zostanie przesunięty na ten poziom. Natomiast cena może sobie polecieć dalej i będąc w tej transakcji możemy zarobić więcej. No, często tak się zdarza, że ta cena dochodzi, tutaj trochę poskacze i nam tego stop lossa zaraz wybije. I wtedy ma tak, jakbyśmy normalnie mieli take profit, ale zdarzają się takie nagłe impulsy, w których cena przeskakuje przez ten poziom szybkim ruchem. Wtedy tutaj stawia się stop loss, mamy zabezpieczoną transakcję. I jest szansa, że zarobimy na niej sporo więcej. Możemy wtedy sobie włączyć też ten automatyczny trail po świeczkach i podążać za ceną i tyle, ile nam rynek chce w danym ruchu zaoferować. Oprócz tego wejścia automatycznego, którego nie pokażę, chyba że się narysuje kolejna czerwona świeca, jest jeszcze wejście też manualne. Jak zaznaczymy sobie tą opcję, to możemy rozegrać to samo, co byłoby rozegrane automatycznie, tylko ręcznie, ale z użyciem tych poziomów, które są narysowane na tej zaznaczonej świecy. No cena nam zaraz ucieknie, już nie zrobimy po S2. Możemy wejść po markecie szybko z SL-em na trójce. I teraz otworzyliśmy transakcję po markecie trochę niżej od S2. Bo nam cena uciekła. Stop loss mamy tutaj, gdzie określiliśmy, czyli na trójce, a take profit na czwórce. Co z tej transakcji wyjdzie, trudno powiedzieć, bo jesteśmy na jakimś wsparciu. Normalnie pewnie bym tego nie grał, ale dla potrzeb prezentacji na webinarze, no to pokazujemy, mimo że nie do końca może jest to dobre miejsce na zawarcie transakcji. A cena nam przeleciała, więc może jest szansa, że zaliczymy taki pokazowy take profit. Przy okazji mogę wam pokazać, bo tu był taki poziom, który zmienił kolor. To jest ten wskaźnik, o którym wspominałem. Darek pisze, że spadnie. No pewnie i spadnie, no to czekamy. No, mamy take profit ustawiony i zobaczymy. Coś, co wam pokażę teraz, co zrobiłem i niedługo udostępnię, czyli te poziomy tutaj namalowane. Skasujemy je wszystkie. To jest taki wskaźnik SR Painter, który zrobiłem właśnie współpracując tam z tym random userem, którego wymieniałem na początku w portfolio.
I to jest wskaźnik dedykowany raczej do range barów, ale na zwykłym TF-ie też może rysować, którym można szybko narysować sobie poziom SR. Jak sobie tutaj włączymy na plusik, no to tu możemy zaznaczając narysować sobie od tej świecy poziom. Darek zresztą też kiedyś, pamiętam, robił podobne wskaźniki, a ten jest taki prosty, on jest tylko do range barów. Najlepiej go używać, tak? Bo tak do zwykłych time frame'ów on po prostu rysuje jakąś określoną wielkość tej świecy, no to tam świece na time frame'ach mogą być różne i wtedy ta szerokość tej strefy też będzie znacząco się różnić, a na RB jest stała. Jak narysujemy sobie tutaj, no bo to też był jakiś poziom, który mógłby zostać wybity, no to też mamy ten poziom zaznaczony. W ten sposób można bardzo szybko sobie rysować poziomy. Idąc wstecz, można sobie rysować poziomy takie z historii. Nie wiem, czy tutaj nam chwyci, bo mocno pomniejszyłem. O, udało się. I te poziomy też się kolorują w zależności od tego, gdzie ta cena jest. Tak, czyli jeżeli jest nad, to jest taki niebieski poziom wsparcia, a jak jest pod, no to jest czerwony poziom oporu. Wskaźniczek niedługo będzie dostępny na forum Forex City i na grupie, tam wrzucę info. Także dla osób grających strategię CAPP albo inne range barowe, myślę, będzie przydatny. Jest tutaj dużo pomysłów, które można by jeszcze zastosować, jak chociażby to, żeby zabronić na przykład możliwość otwierania transakcji, jeżeli cena jest bliżej niż ileś tam punktów od takiego poziomu. I wtedy automat nie otworzy. Okej, może tylko wyłączę to rysowanie, żeby nam tutaj niepotrzebnie nie rysował tych poziomów. Klikając na niego można go sobie skasować też. I tak jak widać, ten poziom, który narysowałem od tamtej strony, z tego czubeczka tutaj, no w jakiś sposób tą cenę zatrzymał. Nie? Zobaczymy, co będzie dalej. Darek twierdzi, że spadnie. To jest tyle, jeżeli chodzi o CAPP, to co zrobiłem dotychczas. Ja myślę, że będziemy sobie jeszcze ten temat rozwijać tutaj wspólnie z Michałem i innymi członkami grupy Forex City. Pomysłów na pewno się jeszcze kilka pojawi. Na przykład może być taki pomysł, żeby świeca sygnałowa to była tylko świeca taka, która gdzieś tutaj knotem chociażby zanurkowała w chmurze. Jest to jeden z takich pomysłów, o których dzisiaj myślałem. I wtedy na przykład ta świeca tutaj byłaby sygnalną świecą na sel, pod warunkiem, że ignorujemy tą grubą chmurę tutaj taką sesyjną, tak, bo ona tutaj dotknęła knotem tej chmury i był kierunek bieżący, to widać po tych kreskach, które zmieniają kolory, był kierunek na shorta. Tak samo tutaj ta świeca byłaby sygnalną na longa, tak, też kierunek by nam się zgadzał. Nie? I też byłby take profit z tej świecy. Oczywiście nie zawsze jest tak różowo, ale tu znowu patrzymy, przechodząc znowu na sell, znowu mamy świeczkę, która dotknęła chmury. I znowu z niej był take profit. Także może to być taka modyfikacja, żeby automat nam ignorował inne świece sygnałowe, a brał tylko te. Co na przykład tutaj skończyłoby się stop lossem. Takim jeszcze podam przykład, żeby nie było, że wszystkie take profity. No ale było blisko poziomu, jakbyśmy zrobili dodatkowe zabezpieczenie na to, że o, tu rysujemy poziom i jak cena jest bliżej poziomu niż, to nie otwieramy i mogłoby się tak zdarzyć, że o, take profit nam wypada już pod poziomem i to byłoby na przykład negacja, żeby tego trade'u EA nam nie zrealizowało. Także jest to taki przykład tego, w jaki sposób można zastosować panel tradingowy z opcjami dodatkowymi, automatycznymi do ułatwienia sobie życia w realizacji strategii manualnej, bo tak naprawdę nie jest to strategia automatyczna, bo tutaj trzeba myśleć i orientować się na rynku. Bo automatyczne rozgrywanie wszystkich sygnałów skończyłoby się stratami na rachunku. No, jestem o tym przekonany, zresztą nieraz już to testowaliśmy. Natomiast wiele aspektów można zautomatyzować
Po prostu tylko nakazać w określonych warunkach rynkowych EA, żeby otworzyło rejt i czekać na wynik. To tyle, jeśli chodzi o prezentację tych rzeczy do CAPP. Może ktoś ma jakieś pytania? Jak ustawić przeskakujący SR z wyższych SR na niższe? Znaczy można, to będzie też dobudowane, że te poziomy będą automatycznie dodawane. Jakby, bo w ustawieniach Harvesta w tej chwili jest kilka poziomów tego przesuwania automatycznego SL-a. A ja tak zrobię, że będzie brana konfiguracja z jakby wielkość range bara i na jej podstawie będą te poziomy definiowane i będzie można zrobić takie przeskakiwanie tam co poziom przy zaliczaniu kolejnego. Chociaż takie przesuwanie SL-a to będzie się kończyło częstym wybijaniem pozycji. No, to przy szybkich impulsach będzie OK, a przy takich, no co powiedzmy tutaj zaliczamy poziom 3, z SL wędruje na 2 i zostajemy wybici zamiast zaliczyć take profit. Nie? Także z tym przesuwaniem stop lossa i trailingiem to trzeba uważać, bo to zbyt ciasne zwykle kończy się wybiciem z rynku. Czy Harvest alertuje przecięcia się chmurek? Harvest nie alertuje przecięć, bo to nie jest wskaźnik, tylko EA. Harvest jakby zawiera transakcje, natomiast alerty można w candle, w schoch candle są alerty, które dają znać, kiedy pojawia się świeczka kolorowa. A w tym wskaźniku do chmur to szczerze mówiąc nie wiem, trzeba by sprawdzić, ale można na pewno zrobić taką opcję alertu, że jak się zmienia kierunek, no to wtedy alert przychodzi. Pewnie to zrobimy, jeżeli tego jeszcze nie ma. Błażej mi napisał, że chętnie pomoże przy automacie do schematów MMD. No to super, Błażej, będziemy w takim razie w kontakcie. Czy jest coś, co ogranicza straty na lukach, na przykład na DAX-ie? No nie ma czegoś takiego, bo znaczy na otwartej pozycji, jak zostawiamy ją sobie na weekend i pojawia się luka, to nie ma tego jak ograniczyć. To już wtedy miejsce realizacji stop lossa jest ograniczone, znaczy określone przez brokera i panel tradingowy tutaj w żaden sposób pomóc nie może. Czy można wypluć na wykres strzałkę zajęcia pozycji i znacznik poziomu SL-a? Jakiś osobny wskaźnik, to nie jest Harvest. Także, znaczy sam Harvest może wrzucić strzałeczkę zajęcia pozycji przy otwieraniu, wystarczy zmienić tam w ustawieniach na kolor, ale znacznik SL-a to się pojawia dopiero jak, bo tak to SL widzimy na ekranie, więc nie ma co wrzucać, natomiast znacznik sam można tym order tracerem potem pokazać na ekranie. Ja tu robiłem dzisiaj jakieś testowe transakcje, żeby zobaczyć, czy w ogóle chodzi. A ten order tracer to chyba nie na tym koncie demo, czyli na innym. To nam nic nie pokaże w tej chwili. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o praktycznym zastosowaniu Harvesta, ale bardziej szczegółowo, tak praktycznie? No właśnie, wydaje mi się, że cały czas o tym mówię. Także pytanie tak bardziej konkretne, co byś chciał wiedzieć, jaką strategię realizujesz, to ja wtedy mogę powiedzieć, w jaki sposób Harvest może w niej pomóc. Jest prośba o zaprezentowanie skanera. Tak, za chwilę przejdziemy do skanera. Czytam jeszcze pytania. Auto Open, tak, zawiera transakcje na każdej świecy stocha, jeżeli jest aktywowany. Natomiast można go też tak ustawić, że zawiera jedną transakcję tylko i potem się wyłącza. Też jest taka opcja. A tak jak mówiłem przed chwilą, można też dorobić dodatkowe filtry i pewnie będziemy nad tym pracować, żeby nie brał każdej świecy, tylko jakieś bardziej wybrane. Okej, okay, no Darek tutaj pisze o tym Dada's Order Tracer. No to Darek, wrzuć na grupę ten Dada's Order Tracer, to na pewno
Jeżeli oczywiście go udostępniasz, no to na pewno wszyscy skorzystają z tym, co pokazuje również otwarte. A to jest taki wskaźnik, który wcześniej pomagałeś modyfikować, więc ja mam tylko poprzednią wersję. Czy da się na trwałe wpisać konkretne wartości zlecenia w Harveście, tak żeby one były cały czas ustawione i się nie zmieniały po złożeniu zlecenia? Znaczy konkretne wartości to się nie zmieniają już po złożeniu zlecenia, bo zlecenie już jest wtedy, tak? Natomiast no w Harveście, ok, to pokażę jeszcze, nie będziemy tego zamykać, ale pokażę sobie tutaj na, gdzie tu mieliśmy tego Harvesta drugiego, a tu. Możemy sobie pokazać tutaj, że na przykład jak wyłączymy to SL Bars na 0, no to mamy cały czas stop loss te 10 punktów. Take profit jest w tym momencie 20. Lot może być stały albo dynamicznie liczony, może być stały, tak, na przykład 0,2. I wtedy mamy stałe warunki i parametry. A możemy sobie tym swobodnie manipulować, na przykład wrzucając taką parę linii na wykres, gdzie mamy poziom wejścia, czyli na przykład możemy sobie powiedzieć, że tutaj chcemy zagrać buy limit. Tak, stop loss ma być tutaj, a take profit do tej pozycji ma być gdzieś tutaj. I wtedy używając tej funkcji, to postawimy taki buy limit z tymi parametrami, które były na tych ustawione według tych linii. Także możemy zamknąć, ale nie chcemy zamykać tamtej pozycji, żeby zobaczyć, jaki efekt przyniesie, ale możemy zamknąć tylko oczekujące tym przyciskiem. Czy Harvest zawiera wszystkie wskaźniki, na przykład koloryzujące świece? Wskaźnik koloryzujący świece jest bezpłatny, on jest na forum Forex City do pobrania. Michał podawał link wcześniej też, który tam prowadzi. O, właśnie, Michał tutaj napisał. No, tam jest, można wszystkie wskaźniki pobrać sobie, tak? Także to są dostępne. Znacz trailing stopa, ja go nie widzę live. Nie wiem, o co chodzi, powiem szczerze. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o te opcje w Harveście. Co jeszcze chciałem pokazać? Widzę, że jest 19:56, chyba nam się przeciągnie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać i potem już przejdziemy do skanera MMD. Tylko się napiję trochę wody, bo mi zaschło w gardle. Sekundka. Właśnie, piramidowanie, no to jest właśnie piramidowanie. Halo, halo, słychać mnie? Słychać mnie? Tak, okej, okay, dobra, bo nie byłem pewny. Piramidowanie. Właśnie chciałem pokazać piramidowanie, a tu w międzyczasie się tylko coś wydarzyło. A, bo narysowała się kolejna czerwona świeca i Harvest automatycznie otworzył pozycję po markecie. Specjalnie to zostawiłem włączone, mimo że to jest potencjalne miejsce, w którym może zawrócić cena, ale żebyśmy sobie zobaczyli, jak to działa. Czyli w tym momencie, tak jak tą pozycję poprzednią zawaliśmy sobie manualnie, tak to została otwarta automatycznie po markecie z takimi poziomami stop lossa i take profita, jakie były tutaj określone w panelu. A my wracamy tutaj, tu i pokażemy piramidowanie. Czyli zakładając, że jesteśmy sobie na H1 i po wybiciu tego poziomu tutaj zakładamy, że może być ruch w górę i chcemy postawić tutaj piramidę, no to wrzucamy sobie na wykres. O kurczę, niedobrze, niedobrze. Bo nam się zebrała jakaś transakcja, TP do jakiejś transakcji. No to przesuwamy sobie to miejsce, od którego ma ta piramida sobie zostać postawiona, tą linię. Włączamy opcję piramidowania. W tym momencie ta linia stop lossa, ona już nam tutaj na twardo się ustawia według stop lossa, jakiego tutaj mamy zdefiniowanego, czyli na przykład 20 pips. Jak przesuwamy, to one powinny sobie te linie wędrować razem. Tutaj ustawiamy odstęp pomiędzy kolejnymi stopniami piramidy, czyli może być na przykład 15 pips.
I ilość pozycji w piramidzie 10, no i lot, czyli powiedzmy 0,1 lota. I w tym momencie, jak klikniemy na buy, no to automatycznie ustawi się taka piramida na te 10 poziomów. Możemy zamknąć. Tak samo na sell oczywiście działa. No i działa też jakby patrząc od dołu, czyli jak chcemy sobie postawić tą piramidę, ale to zrobimy sobie jeszcze raz tak, o, a na przykład grida takiego trochę z piramidą połączonego, licząc odtąd, no to jak zrobimy te buy 10, no to tutaj mamy buy limity pod ceną, a nad ceną mamy buy stopy, czyli taka siatka uwzględniająca to, w którym miejscu jest ten. No i przez przypadek kliknąłem close all, więc nie zobaczymy wyniku tu. Ale zobaczymy, mierząc potem, żebyśmy się dowiedzieli, czy faktycznie edek spadł, czy nie. W międzyczasie powstała kolejna świeca i została zawarta transakcja, może z niej coś wyniknie. OK. Natomiast jeżeli chodzi o piramidy, to jest też taka opcja automatycznego piramidowania, czyli nie chcemy stawiać grida stąd. Chcemy stąd zagrać, ale nie chcemy gridować, czyli żeby cena wchodząc tutaj nam zabierała transakcję i powodowała, że rachunek będzie na minusie. To wystarczy, że zaznaczymy tą opcję autopiramida, bo się nie zmieściło całe. To wtedy jak cena dojdzie do tego momentu, to dopiero ta piramida zostanie postawiona i będą to same buy stopy. Pewnie może buy po markecie się zdarzy, jak cena będzie dokładnie w tym miejscu. To jest taka opcja, o którą prosił Temet właśnie z M1, bo oni często rozgrywają takie miejsca, w których cena może potencjalnie zawrócić. I chcieli z tego miejsca też piramidować i to jest taki automacik. Zostawiamy teraz harvesta i w momencie, jak cena by tutaj doszła, to zostanie postawiona piramida, ale wyłączamy, to jest H1, zanim tam cena tutaj dojdzie, to się dzisiaj na pewno nie doczekamy i tego tak nie pokażemy. To tyle, jeśli chodzi o piramidowanie w harveście. Okej, okay, tutaj koledzy rozmawiają o schematach. Dobra, nie ma tutaj więcej pytań na tą chwilę. Idziemy dalej w takim razie. I może czas pokazać skaner. Okej, okay. Skaner MMD. Może powiem tylko, skąd się w ogóle wzięła koncepcja skanera, bo poprosił go o niego mój też dobry znajomy Adam, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda. Ale to jest, dla niego zrobiłem skaner, który rozgrywał zupełnie inną rzecz niż MMD. Jego własne sygnały, które gra. A potem urodziła się koncepcja, że ok, zróbmy coś pod metodologię MMD, co wychwytuje sygnały i pomaga się orientować w tym, co dzieje się na wielu rynkach równocześnie. I powstał z markaner MMD w wersji 5, a obecnie jest wersja 6, czyli najnowsza, która rozpoznaje więcej sygnałów niż poprzednia. Jest Adam, jest. No to pozdrawiam cię, Adam. Okej. Okay. Czy Harvest podpina się do konta rzeczywistego? Ktoś zadał pytanie. No, można grać na demo, oczywiście. I do demo, i do rzeczywistego, to już jak tam komu pasuje. Wracając do skanera. Skaner ma tutaj zdefiniowaną jakąś listę instrumentów, które śledzi. Można je wpisać z ręki, można sobie wziąć z tego okienka rynek. Ja mam teraz tak ustawione, że to są te instrumenty, które są tu w okienku rynek. Pokazuje kierunki według MMD na poszczególnych timeframe'ach dla danej pary. Ten kierunek jest tak definiowany jako ułożenie wzajemne chmur niebieskiej i pomarańczowej metodologii.
Powiem to jeszcze raz, że wszystkich, którzy są zainteresowani bliżej tą metodologią MMD, to zapraszam na grupę facebookową MMD i tam wszystkie szczegóły, bo pewnie tutaj mogą się pojawić jakieś pytania, ale nie zdążymy na nie odpowiedzieć na tym webinarze, a ja też nie jestem najlepszym fachowcem, żeby tutaj to w tej chwili prezentować, bo tutaj Mariusz robi swoje webinary i na pewno wytłumaczyłby to dużo lepiej ode mnie. Kolejna sekcja to są prezentowane sygnały. W tej chwili jest ubogo, za wiele się nie dzieje. Godzina późna w poniedziałek, rynek się za bardzo nie rusza, ale omówimy krótko te sygnały, jakie mogą wystąpić, otwierając jakiś wykres i pokazując trochę historycznie, co się działo. Natomiast sygnały, jakie są rozpoznawane, to jest taki sygnał wyjścia, przecięcia chmury czerwonej i pomarańczowej, przy czym sygnał jest i na zamkniętej świecy lub taki sygnał nadchodzący, gdzie na budującej się świecie jest takie potencjalne wyjście jednej chmury z drugiej. Potem jest, to jest tak zwany szybki maciek w MMD. Potem jest sygnał taki powrotu do chmury pomarańczowej, dotknięcia, czyli tak zwany maciek. I potem jest sygnał, który może nie wiąże się z metodologią MMD samą, sygnał wolumenowy, czyli taki moment, w którym wolumen na danym interwale, na danym instrumencie, na świecy bieżącej lub ostatniej zamkniętej znacząco odstawał od wolumenu takiego średniego, znormalizowanego, który był na iluś tam otwartych, na iluś tam zamkniętych świecach wstecz. Czy teraz, ja przyznam się, że wcześniej już patrzyłem na te pary walutowe, na które można by pokazać dzisiaj coś i wybrałem sobie jena na interwale M30. I teraz tak, w ogóle w skanerze może jeszcze powiem, a tutaj sobie przepraszam, o, w skanerze może jeszcze tylko powiem krótko, on ma takie możliwości alertowania różne, może pop-up pokazki standardowe w MT4, ale może też wysyłać alerty na komórkę, na e-maila. Tutaj nie widać, o i teraz nam coś powiedział, że na tym instrumencie się pojawił jakiś spike wolumenowy na M1, ale to jest jakaś egzotyka, więc pewnie nic ciekawego tam nie zobaczymy. I na Slacka jeszcze, no to tyle, jeżeli chodzi o alerty, bo chciałem o tym powiedzieć. No i jak się kliknie na którykolwiek z tych przycisków tutaj, to przenosi nas do wykresu danej pary walutowej na danym timeframe. To też można sobie ustawić. Ja tu może wyłączę te pop-upy, żeby nam nie przeszkadzały. Też można sobie ustawić to w Harveście, jak to ma działać dokładnie. No i tu mamy taki przykład na jenie, który widać ułożenie chmur. Ta zielona to jest taki jakiś trend bardzo długookresowy, natomiast takie średniookresowe i krótkookresowe to są definiowane przez te chmurki niebieską, pomarańczową i czerwoną. Te chmury tutaj są namalowane za pomocą takiego wskaźnika, którego autorem jest kolega z grupy MMD. On ten wskaźnik napisał i bezpłatnie udostępnia tam na grupie. Także no, jego autorstwa i warto o tym wspomnieć. Można sobie tutaj za pomocą tego wskaźniczka też przełączać widoczność tych chmurek, a na grupie też jest taki dostępny wskaźnik, który rysuje chmury z wielu interwałów. Można je tam przełączać też, także bardzo fajną rzecz Marek zrobił. Dziękuję mu za to, bo dzięki temu też mogę sobie łatwo i wygodnie pokazywać te wszystkie sygnały. Sygnał przecięcia się chmurek, czyli tak zwany szybki maciek, to jest sygnał taki, który następuje wtedy alert, jeżeli chmura czerwona wyjdzie z pomarańczowej, przy czym można sobie zdefiniować warunki, że ma być pilnowany ten kierunek, na przykład pomarańczowa pod niebieską w przypadku sela, na tym interwale i na wszystkich tam wybranych wyższych, tam kilka interwałów wyższych można wybrać, wam to pokażę, czyli
O, w skanerze tutaj można sobie wybrać, czy na przykład dla monitoringu M30 ma być sprawdzany ten kierunek z H1 i z H4, tak? W tej chwili było ustawione w skanerze tak, że musi być też zgodność kierunku z H4, żeby taki sygnał dostać, żeby jakiś trend wyższego rzędu został uwzględniony przy alertowaniu. No i ten sygnał wyjścia to jest taki właśnie sygnał w momencie, kiedy te dwie chmury się przetną. Natomiast on jest dosyć tak zwany szybki maciek, natomiast jest to sygnał często dość późny, można tak powiedzieć. I w momencie, jak jest to już po takim, bo ten alert przed bycie, jak już jest po takim dużym spadku, to należy zaczekać na taki sygnał powrotny i spróbować wtedy go rozegrać. I ten sygnał powrotny to jest powrót tutaj, z powrotem do tej chmurki pomarańczowej po przecięciu. Tak, czyli tu mieliśmy szybkiego maćka, wyjście, a tu jest sygnał na maćka, czyli powrót ceny do tej chmurki pomarańczowej. I skaner potrafi zaalertować w momencie dojścia do chmury, a można też ustawić jakiś taki zapas, bo nie zawsze ta cena dochodzi do chmurki. Czasami zdarza się, że parę pipsów zabraknie i można sobie taki zapas też w skanerze ustawić, na przykład 2-3 pipsy i wtedy, mimo że cena nie doszła, to i tak dostaniemy alert. Natomiast ten alert, ten nowy, który jest teraz w skanerze w stosunku do poprzedniej wersji, który sygnalizuje takie wczesne, że może zajść przecięcie chmurek, to w momencie budowania się tej świecy on już by zaczął być aktywny, ten alert. Więc no, ta różnica w tym ruchu tutaj, parę pips, które jeszcze spadło w międzyczasie, no to moglibyśmy się zabrać, no, oczywiście biorąc pod uwagę, że stop loss musiałby być znacznie wyżej, moglibyśmy się na ten ruch jeszcze próbować zabrać, zakładając, że ten sygnał on faktycznie zajdzie, nie? Dlatego to jest fajne w tym nowym skanerze, że mamy alertowane te sygnały, które dopiero się tworzą. No i sygnał wolumenowy to jest spike wolumenowy, który tutaj widać, ten wskaźniczek candle volume został wrzucony na wykres i to są te świeczki, które mają inny kolorek, czyli zielone i takie różowe, można powiedzieć. Przy czym ten wskaźnik współpracuje też ze skanerem na tej zasadzie, że w skanerze mamy takie dwa ustawienia dla tych poziomów wolumenowych. Czyli ten okres normalizacji, z którego są brane wartości do wyszukiwania tych ekstremów, i taki poziom alertu, który no domyślnie tam w tym wskaźniku był ustawiony na 20-100 i tak jest też w skanerze, ale jak tutaj się poda inne wartości, które z tych dwóch, to wszystkie wskaźniczki na tych otwartych wykresach, one będą z tego korzystać i po prostu zmienią swoje ustawienia. Także to jest wygodne, że nie trzeba manipulować przy poszczególnych wykresach, wystarczy zmienić tylko w skanerze. No i teraz padają pytania, to w jaki sposób te sygnały wolumenowe rozgrywać i co one znaczą. Więc ja się odpowiem na pytanie. Alerty na komórkę są za darmo? Tak, są za darmo. W instrukcji do skanera jest opis, jak skonfigurować sobie. Jest link do opisu. To jest autorstwa chyba Arka Juźwiaka, jeżeli dobrze pamiętam, z Komparika. On napisał taki artykuł krótki, jak skonfigurować sobie alerty na komórkę w MT4. Wystarczy mieć aplikację mobilną MetaTrader na komórce i te alerty skonfigurować w tej PC-towej wersji i one będą przychodzić wtedy za darmo, tak? To są tak jak zwykłe powiadomienia na komórkę z innych aplikacji. Wracając do sygnałów wolumenowych, no to widać, że te sygnały, one się pojawiają wtedy, kiedy na rynku coś się dzieje albo coś będzie się działo. Tutaj mieliśmy taki pierwszy sygnał, czyli jakiś skok wolumenu na takiej malutkiej świeczce i ona tam za dużo nam tutaj nie powiedziała. Ale potem mieliśmy ostry ruch w dół i pojawiła się taka długa spadkowa świeca. Tutaj przyszedł w trakcie jej budowania ten wolumen, widać, że on był ponad dwukrotnie większy tutaj od średniej.
Już w trakcie jej budowania się przyszedłby alert, że nastąpiło jakieś mocne przebicie na rynku jakiegoś poziomu, bo to zwykle w takim miejscu pojawia się wolumen wysoki. I teraz w jaki sposób wykorzystywać te sygnały do zajmowania pozycji? Bardzo często działają pivoty takich świec, czyli ich połówki, jak również ich poziomy open i close. To są takie rynki, można powiedzieć, że każda z tych świec to jest taki rynek, na którym zaszła bardzo duża ilość transakcji i ten rynek będzie bronił tej ceny, która na tym rynku obowiązywała. Teraz używając candle FIBO, którą też mam rzucone na ten wykres, mogę sobie taką świecę zaznaczyć i widzimy, że pivot, czyli połowa tej świecy, idealnie nam zareagował. Tak? Trochę zabrakło jeden pips. Tak? Czyli cena po takim impulsie mocnym na bardzo wysokim wolumenie wróciła i średnia cena z tego rynku, który ta świeca stanowi, średnia cena sprzedaży to było miejsce, gdzie po prostu pojawiły się dalsze zlecenia i był kontynuowany ruch w dół. Więc to jest potencjalnie miejsce do zajęcia pozycji. Przy czym można to sobie wykorzystywać też w ten sposób, żeby alerty wolumenowe brać z interwału na przykład M30, jeżeli chcemy zawierać transakcje na M5. I wtedy tu, w tym miejscu, szukać jakiegoś setupu konkretnego na M5. Wolumen jest tickowy, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, wolumen z cluster delty, podłączenie pod skaner, który skanuje tyle różnych instrumentów, to by spowodowało, że wydajnościowo by ta platforma nie uciągnęła, bo cluster delta niestety jest dosyć obciążająca. I drugi powód, a może nawet ważniejszy, jest taki, że ta normalizacja wolumenu tickowego, czyli ten algorytm, który odpowiada za wyszukiwanie świec ekstremalnych, on bardzo dobrze się sprawdza również na wolumenie tickowym. Ja osobiście nie jestem fanem wolumenu tickowego, jeżeli chodzi o zastosowanie w tradingu. Zdecydowanie bardziej wolumen ten kontraktowy, zwany też czasem rzeczywistym. Ale może dlatego, że rozgrywałem głównie indeksy, na walutach ten wolumen kontraktowy trochę mniej się już sprawdza. A w przypadku normalizacji, czyli wyszukiwania takich spajków wolumenowych, to świetnie się również sprawdza tickowy. Zresztą no tutaj widzicie na tym wykresie, to jest tickowy wolumen. I kolejna świeca, która się pojawiła, ciekawa, też w pobliżu tego pivota i też sygnał, to był taki pin bar na podwyższonym wolumenie. Tak, czyli najpierw mieliśmy pivot z tego miejsca, bo szukamy cały czas sprzedaży, tak, bo widzieliśmy, że po tym gwałtownym ruchu ten rynek nie został zanegowany na bardzo wysokim wolumenie, więc obowiązuje nas kierunek sell, nie szukamy sygnałów na longa. Kolejna świeca, która się pojawiła blisko pivota i zobaczcie, to też jest świeca na podwyższonym wolumenie, już nie tak bardzo, ale też widać znaczącą różnicę w stosunku do innych. Również działa jej pivot, czyli cena poszła w dół, wróciła i tu znowu jest miejsce do zajęcia pozycji. Jak widać, trend był kontynuowany. Poszedł mocny impuls w dół, mieliśmy kolejne sygnały. Tutaj nie było okazji zajęcia pozycji, może na niższym interwale, czyli w momencie budowania się tej świecy. Tu na pewno były jakieś pullbacki na M5. Tak, i można było wyszukiwać wejść, licząc na to, że to jest po prostu kolejny mocny ruch. Wolumen pewnie gdzieś tam, może w połowie budowania się tej świecy osiągnął taką wartość, że pojawił się alert w skanerze, no i w tym momencie można już zacząć szukać. Nie? Idziemy szukając wejścia, sprawdzamy na tej świecy, nie było, obroniło się jej close, tak, cena spadła niżej. I w tym momencie tu mamy taką świecę kolejną, też na bardzo wysokim wolumenie. Jak widzicie, one są nawet wyższe niż ten wybijający tu poprzedni, której pivot został zaliczony, tak, i był kontynuowany ruch w dół. Dalej cena zeszła w dół, mieliśmy jakąś konsolidację, dalej próbujemy szukać setupów na shorta. Tu mieliśmy świecę znowu wolumenową, która wyznaczyła jakiś poziom i
kilka świec dalej. Znowu zaliczenie pivota tej świecy i ruch w dół. I tu jest ciekawe miejsce, bo zresztą ja o nim mówiłem na nagraniu. Jak wejdziecie na stronę fxwear.pl i zobaczycie instrukcję do skanera, i tam jest film wideo. I ja właśnie ten sygnał tam wychwyciłem na skanerze i mówiłem o tym, że mamy do czynienia z potencjalnym fałszywym wybiciem i że jest okazja na longa. No to następnego dnia spojrzałem i proroctwo tym razem się sprawdziło. Mieliśmy taką sytuację, że znowu zbudowała się świeca na bardzo wysokim wolumenie i cena wróciła, tak? Tu wcześniej był poziom wsparcia ostatniego. Cena wróciła i możemy podejrzewać, że mieliśmy do czynienia z fałszywym wybiciem. Szukamy wejścia na tej świecy. Nawet cena nie schodziła do pivota. Tak się rynek bronił tutaj. Tak i widać było, że ten poziom, który tutaj na tym knocie został wyrysowany, bo tu mamy taką świecę z podwyższonym wolumenem, ona nie została wychwycona przez wskaźnik, bo nie była aż tak znacząco wyższy od tych poprzednich, a już widać, że ten knot tutaj w jego obrębie się dużo działo. Idziemy z powrotem do góry, dalej szukamy. No, po fałszywym możemy podejrzewać, że będzie budowała się konsolidacja, ewentualnie wybicie i zawrotka trendu, ale konsolidacja jest bardziej prawdopodobna w takiej sytuacji. Mamy kolejną świecę na podwyższonym wolumenie, znowu gdzieś tutaj dojście do jej pivota, takie nieśmiałe bardziej, ale też kolejna świeca, która wybiła nam ten poziom ostatni. Znowu tutaj raz pivot, taki szybki powrót, tutaj znowu pivot i ruch w dół. No i takich okazji można znaleźć masę. Skaner pomaga je wyszukiwać na różnych rynkach. Dostajemy alert wolumenowy. Szukamy świecy, która się zbudowała. Klikamy sobie na nią candle Fibo i szukamy okazji do wejścia na niższym interwale w okolicach pivota tej świecy. To takie, no bym powiedział, najprostsze zagranie, które jednocześnie może przynieść nam bardzo dużą skuteczność, tak, jeżeli będziemy konsekwentnie się trzymać swojej strategii. Candle Fibo też działa tak, że jak teraz zmienimy sobie interwał na M5, to te poziomy, które narysowaliśmy, to nam zostają i możemy sobie szukać wejścia, mając je narysowane, a jest też taka wersja Candle Fibo Reader, czyli jest wskaźnik, który czyta nam odczyty z innego interwału i może nam rysować, jak mielibyśmy dwa wykresy na jednym M30, na drugim M5, to możemy sobie, klikając na M30, rysować, od razu nam Reader narysuje poziomy na M5. Wskaźniczki Candle Fibo i Reader też są dostępne na forum Forex City. Są darmowe wskaźniki, bardzo przydatne, polecam. To tyle, jeśli chodzi o prezentację skanera. Pytanie, czy są jakieś tutaj teraz pytania. Czy skaner uwzględnia chmurkę zieloną? Nie, nie, nie uwzględnia chmurki zielonej. Uwzględnia te trzy, o których mówiłem, przy czym w skanerze są też opcje, które pozwalają wpisać własne wartości chmur. O to ktoś prosił, też jeden z klientów, i te własne wartości można sobie zdefiniować tutaj, jeżeli ktoś nie chce grać stricte z metodologią, a chce eksperymentować. Czy trailing po barze można zmienić na trailing po drugim, trzecim, czwartym barze? Nie. Można zmienić tak, żeby brane były tylko bary kierunkowe, czyli w momencie, jak cena robi coś takiego jak tutaj, to stop loss nie jest przesuwany pod świecę w przeciwną, w kierunku, czyli trailujemy od dołu, tylko jest dopiero pod kolejną w kierunku naszego trade'u. Czyli stop loss cały czas by był tu, mimo że ta świeca się zbudowała i dopiero zostałby przesunięty pod tą świecę w momencie jej zamknięcia. Bo tak jakbyśmy mieli bardzo ciasny trail, to tu pod tą świecą ustawiony stop loss, ta nam by tutaj wybiła knotem.
A Michał miał taki pomysł na trailing po barach, taki kierunkowy, i te bary w jakby przeciwnym kierunku nie są uwzględniane w trailingu. No i można ustawić sobie offset, czyli jakąś odległość, w której ten stoprot jest przestawiany, że on nie jest ciasno zaraz po świecy, tylko ileś tam punktów, i te punkty można sobie zdefiniować. Przy czym ciasning i luźny trailing mają swoje wady i zalety. Na ciasnym często nas wybija, ale jak mamy mocny ruch i ostro idzie, to no, wybierzemy maksymalnie ile się da, a luźny ma to, że no, rynek rzadko chodzi takimi mocnymi impulsami i po prostu często zawraca i nas przy takiej zawrotce, powiedzmy, no, czasem ten luźny nam wystarczy, że nam się ta cena, że nam nie wybije tego stop lossa, a czasami jest tak, że nam wybije i wracając i stracimy dużo zysku, bo ten luźny trailing trzeba pamiętać, że on będzie przy takim skalpie, na przykład na RB, no, zabierał dużą część zysku przy cofnięciu się ceny. Nie? Czy przy skalpie można równolegle do CAPP zaalokować sobie na przykład zysk 5 pips, co znaczy przy cofce zamknie na 5 pips, a jak nie, to leci. Tak, tak, można tak zrobić. Na początku prezentacji był wykres z kropkami, które interesują wielu traderów. Jaki wskaźnik je rysuje? A to pytanie, to ja odsyłam do Adama, który jest na grupie Forex City też, do Adama Filipczaka, bo to jest wskaźniczek, który on stosuje i na pewno chętnie by widział, że pytania raczej przekierowywać do niego w tej kwestii. Okej. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Harvesta, jeśli chodzi o skaner. Chciałem jeszcze trochę powiadać o tej koncepcji ochrony rachunku. Mamy 20:25. Ja myślę, że tak jeszcze z 5 minut wykorzystam na to i będziemy powoli kończyć, bo tak z półtorej godziny chyba w zupełności wystarczy dyskusji o narzędziach. Jak tam Edek? Ktoś tu pyta. Możemy sobie zobaczyć, jak tam Edek. A Edek sobie tak zatrzymał się w miejscu i coś nie chce spadać, nie chce rosnąć. Nie wiadomo, co dalej się wydarzy. A teraz wracając jeszcze do tego tematu, o którym przed chwilą wspominałem. Czy ja tu wrzuciłem gdzieś tego Guardiana na wykres? Nie. Ale to zaraz go wrzucę. Tylko najpierw muszę go skompilować, bo widzę, że go tutaj na tej platformie nie skompilowałem. Sekundka. O, już jest. Okej, to jest takie AA, które popełniłem tutaj dla pewnego klienta, który gra bardzo dużym lotem, przynajmniej dla mnie to jest taki, no, lot na walutach, którego chyba nie mam innego znajomego, który takie pozycje otwiera na skalpie, na kablu. No i miał taki kłopot, że Black Swan, jakiś news, coś co powiedziała pani premier Wielkiej Brytanii, wywołał nagle ruch na 100 pipsów na kablu, w minutę taka świeca się zbudowała. On nie miał tam wtedy postawionego wystarczająco dobrze blisko stop lossa i skończyło się skasowaniem rachunku. No, możecie się domyślić, o jakich kwotach mowa, bo to przy takim locie, no to też trzeba mieć odpowiedni rachunek, żeby otwierać. Tam było kilkadziesiąt lotów nawet grane. No i padł pomysł, że trzeba zrobić coś, co zabezpieczy przed sytuacjami. I w Harveście jest kilka takich opcji, które potrafią zabezpieczyć rachunek, ale one nie do końca spełniały wymagania, więc przygotowałem takie EA, które jest w tej chwili w fazie rozwojowej i pewnie za jakiś czas będzie wystarczająco gotowe i dopracowane i ujrzy światło dzienne,
że będzie dostępny również jako produkt FXWare, którego zadaniem jest chronienie rachunku, a można sobie postawić na komputerze u siebie, ale też na VPS-ie. I ono pilnuje paru rzeczy, pilnuje na przykład tego, żeby nie przekroczyć założonego poziomu lewarowania. Pilnuje tego, żeby nie stracić w jednej transakcji, czy w szeregu otwartych równocześnie transakcji większego procenta niż jakiś tam procent rachunku. Pilnuje tego, żeby dziennie nie przekroczyć jakiejś określonej stroty. Także to jest na razie tyle. Kolejne sprawy, które będą jeszcze dorabiane, to na pewno będzie taki trailing drawdown, czyli w miarę jak trader będzie zarabiał, to ten poziom, przy którym zostaje odcięty, będzie przesuwany wyżej, żeby nie tracić za dużo zysku wypracowanego. Godziny tradingu ustalone zostaną też dodane, w których można tradować, w których nie. Lista instrumentów i wiele innych funkcji w tej chwili, aż mi trudno powiedzieć o wszystkich, na które są pomysły, bo nawet mi pewnie teraz nie przyjdą do głowy, a często buduję różne projekty tak, że w miarę jak pojawiają się kolejne, to po prostu są dodawane. No i takie, a myślę, będzie bardzo dobrą sprawą dla ludzi, którzy na przykład grają rany i gdzieś tam mają punkt odcięcia ustawiony, tak że jakby stop lossem jest wartość, część tam rachunku dosyć spora, bo inwestują równocześnie na rachunku tylko niewielką część swojego kapitału. Myślę, że to będzie dobra dla nich sprawa i także dla takich osób, które no, czasami zapominają o tym, jakie mają te dzienne cele. I dzienne ryzyka, których dopuszczają i gdzieś tam się zapominają w tradingu i co powoduje no, straty większe niż by sobie życzyli. I ten projekt na pewno będzie dalej rozwijany. To chciałem go tylko zajawkowo pokazać i też ciekaw jestem waszej opinii. Potem też będę o to pytał na grupach pewnie i na stronie. Na ile uważacie, że takie EA byłoby pomocne i co chcielibyście w nim widzieć, bo to też jest dla mnie istotne. Okej. Dobra. I już doszliśmy, jest 20:30, już mamy półtorej godziny. Myślę, że będziemy kończyć powoli. Także co jeszcze mogę na koniec dodać, to odpowiedzieć na kilka pytań, które się w międzyczasie pojawiły. Czy Harvest umożliwia zarządzanie kontem, na przykład zamknij wszystkie pozycje, ale tylko na GU, gdy te pozycje osiągną łączną wartość, a pozostałe zostaw w grze? On zamyka wszystkie, a nie tylko na określonym symbolu, no ale to właśnie jeden z pomysłów, który można zaimplementować. Jeżeli chodzi o więcej informacji, to jest to, co pokazywałem, to więcej informacji na temat produktów, pytań, oceny. Na Facebooku jest sklep, na Facebooku mamy stronę, można do nas pisać, tam odpowiadamy na wszystkie pytania. Praktycznie no, krócej niż jeden dzień na pewno staramy się na każdą wiadomość odpowiedzieć. Jest też stronka fxware.pl, na której są szczegóły produktów, instrukcje, materiały wideo. Tam na pewno pojawi się też link do tego webinaru, który obecnie mamy. I będą stawiane też informacje o rzeczach nowych, także wszystkie informacje można znaleźć w sieci, a jak nie, no to można dopytać, można też skontaktować się przez stronę, przez e-mail. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu i do zadawania pytań. Tutaj pojawiają się już takie bardzo szczegółowe pytania, także myślę, że to są pytania właśnie na konwersację już na PW.
Także jeżeli nie macie już więcej pytań takich, które mogłyby zainteresować całe szerokie grono, to myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję Piotrowi za ten slogan. Pewnie go gdzieś wykorzystam. Bardzo ładny. Dziękuję. Cześć wszystkim i trzymajcie się i do zobaczenia na grupie Forex City, na forum, na stronie, no i na rynku, tylko na rynku to będziemy stać po dwóch stronach barykady.